Księga Rut, 1 rozdział, 1 wiersz. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś Machlon i Kilion, byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego, i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte dieses Buches. Myślę, że większość z nas zna historię tej księgi. Auf den ersten Blick könnte man meinen, das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że jest to piękna księga o miłości. Das Buch beginnt sehr traurig und endet sehr schön. Księga zaczyna się w bardzo smutny sposób, ale kończy się bardzo pięknie. Eine arme junge Frau aus Moab kommt nach Israel und heiratet dort einen reichen Bauern. Bardzo biedna kobieta z Moabu przychodzi do Izraela i wychodzi za mąż za bardzo bogatego czy majętnego człowieka. Und doch ist uns natürlich klar, dass dieses Buch mehr als eine Liebesgeschichte ist. A jednak myślę, że jesteśmy tego świadomi, że ta księga to coś więcej niż tylko historia miłosna. Es ist Teil des Wortes Gottes und damit zu unserer Belehrung geschrieben. Jest to część Słowa Bożego i przez to jest to zapisane dla naszego pouczenia. Ja, dieses Buch hat zuerst eine historische, geschichtliche Bedeutung. Tak, po pierwsze, ta księga na pierwszym miejscu może ma to historyczne znaczenie. Die Ereignisse hier spielen sich in der Zeit der Richter ab. Te wydarzenia, które tu mają miejsce, wpisują się w czasy sędziów. Das war eine traurige Zeit im Volk Gottes. I to był smutny i przykry czas w ludzie Bożym. Wo die Kinder Israel nicht nach Gottes Willen fragten, sondern das taten, was ihnen gut und richtig erschien. Gdzie lud izraelski czynił tak, jak się to jemu podobało, a nie pytali Boga o jego wolę. Und in dieser Zeit strafte Gott sein Volk, indem er eine Hungersnot schickte. I w tym czasie Bóg ukarał swój lud przez to, że zesłał głód na nich. Das Buch hat zweitens eine prophetische Bedeutung. Po drugie, ta księga ma prorocze znaczenie. Es spricht davon, wie der Überrest aus Israel einmal zu der Erkenntnis des Messias kommen wird. Mówi o tym, w jaki sposób resztka żydowska pozna kiedyś swojego Mesjasza, rozpozna go. Noemi ist ein Bild des alten Israel. Noemi jest obrazem starego Izraela. Ruth ist ein Bild des Überrestes. Ruth jest obrazem tej resztki. Und Boas ist ein wunderbares Bild des Messias, der sich mit seinem Überrest wieder verbindet. A Boas jest obrazem Mesjasza, który połączy się z tą resztką kiedyś. Aber dann hat das Buch Ruth drittens auch eine praktische Bedeutung für uns. Ale ta księga Rut ma również praktyczne znaczenie dla nas. Wir haben uns im Gebet daran erinnert, dass die Bibel uns Hinweise gibt für unser tägliches Leben. W modlitwie mogliśmy wspominać to, że Biblia daje nam wskazówki dla naszego życia. Und dass die Bibel uns auch Beispiele zeigt, wie wir es gut machen können und wie wir es falsch machen können. I Biblia daje nam przykłady, w jaki sposób możemy dobrze postąpić, ale gdzie też popełniamy błąd. Und in dieser Hinsicht ist das kleine Buch Rut sehr hilfreich für uns. I rozpatrując to z takiego punktu, to Księga Rut jest bardzo pomocna dla nas. Es gibt sehr viele praktische Hinweise für unser tägliches Leben. Jest tutaj mnóstwo praktycznych wskazówek dla naszego codziennego życia. Wir wollen heute Morgen uns mit einigen Entscheidungen beschäftigen, die im Buch Rut getroffen werden. I dzisiaj zajmijmy się kilkoma decyzjami, które zostały podjęte w tej księdze. Das Buch Rut ist tatsächlich ein Buch der Entscheidungen. Bo tak naprawdę możemy tą księgę określić jako księgę decyzji. Es fallen viele Entscheidungen, schlechte und gute. Tutaj są podejmowane, jest podejmowanych wiele decyzji, zarówno dobrych, jak i złych. Die schlechten Entscheidungen sind zu unserer Warnung gegeben. Te złe decyzje są opisane dla naszego ostrzeżenia. Die guten Entscheidungen sind zu unserer Motivation gegeben. Ale dobre są zapisane dla naszej motywacji. Wir alle müssen jeden Tag Entscheidungen treffen. Każdy z nas codziennie podejmuje decyzje. Es gibt viele kleine Entscheidungen. Jest wiele małych, takich drobnych decyzji. Aber es gibt auch viele große und wichtige Entscheidungen. Ale jest też wiele takich poważnych, decydujących decyzji.
Und dieses Buch hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen. I ta księga pomaga nam podejmować właśnie te dobre decyzje. Und dieses Buch hilft uns, falsche Entscheidungen zu vermeiden. I ta księga również pomaga nam omijać te błędne decyzje. Die erste Entscheidung, die ich zeigen möchte, ist die Entscheidung Elimelechs. Pierwsza decyzja, na którą chciałbym wskazać, jest decyzja Elimelecha. Es ist eine schlechte Entscheidung. To jest zła decyzja. Er lebt in Bethlehem Juda. On mieszkał w Betlejemie Judzkim. Dann kommt eine Hungersnot. Nadchodzi głód. Und er entscheidet nach Moab zu gehen. I on decyduje wyjść, przeprowadzić się do Moabu. Menschlich gesprochen kann man den Mann verstehen. Mówiąc po ludzku, doskonale byśmy mogli tego człowieka zrozumieć. Es gibt nichts zu essen. Nie ma nic do jedzenia. Er hat eine Frau und zwei Söhne, die Hunger haben. Ma żonę i dwójkę dzieci, którzy cierpią głód. Und er überlegt und entscheidet, ich gehe dahin, wo es Brot gibt. I rozmyśla i decyduje, pójdę tam, gdzie jest chleb. Und trotzdem war das eine schlechte Entscheidung. A mimo tego była to zła decyzja. Dieser Mann lebte in Bethlehem Juda. Ten człowiek żył w Betlejemie Judzkim. Betlehem bedeutet Haus des Brotes. Betlejem, ta nazwa oznacza dom chleba. Und Juda bedeutet Lobpreis. A Juda oznacza chwała. Ein schöner Ort, um dort zu wohnen, nicht wahr? Piękne miejsce, by tam mieszkać, czyż nie? Wenn wir das geistlich auf uns übertragen, hat das eine interessante Bedeutung. Jeśli to duchowo na nas przeniesiemy, to jest to ciekawe znaczenie. Gott möchte, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Bóg chce, byśmy w społeczności z nim żyli. Da, wo das Brothaus ist. Tam, gdzie jest właśnie ten dom chleba. Da, wo er uns sein Wort, das lebendige Brot gibt. Tam, gdzie on daje nam swoje słowo, czyli ten chleb życia. Und er möchte, dass wir da sind, wo man ihn preist und ehrt. I Bóg też chce, abyśmy byli tam, gdzie się go chwali i wysławia. Seht, wenn wir in Gemeinschaft mit unserem Gott leben, dann sind das zwei Dinge, die uns kennzeichnen. Jeśli żyjemy w społeczności z naszym Bogiem, to są dwie rzeczy, które nas charakteryzują. Wir nähren uns von Gottes Wort und wir loben und preisen ihn. Karmimy się Słowem Bożym i wysławiamy i czcimy Go. Wir können dabei auch an die örtliche Versammlung denken. Tutaj możemy też pomyśleć o miejscowym zgromadzeniu. Denn auch das sind zwei Dinge, die unser Zusammenkommen charakterisieren. Bo to są też dwie rzeczy, które charakteryzują nasze zebrania. Das Wort Gottes und der Lobpreis. Słowo Boże i wznosząca się chwała. Jetzt kam eine Hungersnot. I teraz nastaje głód. Im Brothaus gab es nichts zu essen. W tym domu chleba nie było co jeść. Wie kam das? W jaki sposób to się stało? Das Volk hatte sich von Gott abgewandt und deshalb schickte Gott die Hungersnot, um sie zurückzubringen. Ten lud oddalił się od Boga i dlatego Bóg zesłał ten głód, aby zawrócili. Elimelech fragt scheinbar nicht Gott, warum ist die Hungersnot gekommen? Wydaje się, czy możemy z tego wywnioskować, że Elimelech nie zapytał Boga, skąd się wziął ten głód. Sondern er entscheidet selbst und geht weg. Ale sam podejmuje decyzję i odchodzi. Kennen wir das in unserem Leben auch, dass es plötzlich Hungersnot gibt? Czy i nie my nie znamy takich momentów w naszym życiu, gdzie nastaje taki głód? Dass wir plötzlich keine Freude mehr haben, die Bibel zu lesen? Gdzie tracimy radość z czytania Biblii? Dass wir vielleicht noch beten, aber keinen ehrlichen Lobpreis mehr in unseren Herzen haben? Że może i się jeszcze modlimy, ale ta chwała nie wznosi się z naszych ust. Dass wir keine Freude mehr haben, die Zusammenkünfte zu besuchen? Że może nie sprawia nam radości przebywanie na zgromadzeniach? Wir gehen vielleicht noch mit unseren Füßen hin, aber unsere Herzen sind woanders? Może i jesteśmy tutaj cieleśnie obecni, ale nasze myśli są gdzie indziej? Vielleicht denken wir, in den Zusammenkünften empfangen wir nichts mehr? Może takie mamy myśli, że na zgromadzeniach nic nie odbieramy? Das ist die Situation, in der Elimelech war. Tak, w takiej sytuacji był właśnie Elimelech. Und was macht Elimelech? I co on zrobił? Er geht weg. Odszedł. Er geht nach Moab. Poszedł do Moabu. Das war nicht weit weg, aber doch ein Land, in das die Israeliten nicht gehen sollten. To nie było daleko, ale jednak był to kraj, do którego Izraelici nie mieli się udawać. In den Sprüchen lesen wir einmal, w przypowieściach czytamy, dass es einen Weg gibt, der uns Menschen gut erscheint, że jest droga, która wydaje się nam ludziom dobra,
aber das Ende dieses Weges ist der Tod. Ale końcem tej drogi jest śmierć. Und genau das musste Elimelech erleben. I dokładnie tego musiał, to musiał przeżyć albo doświadczyć tego Elimelech. Moab ist ein Bild dieser Welt. Moab to obraz tego świata. Und wenn wir den Weg in die Welt gehen, wird es nie gut gehen. A jeśli my pójdziemy do tego świata, czy na drogę tego świata, to nigdy to nie będzie dobre. Elimelech hätte sich ehrlich fragen müssen, was möchte Gott von mir? Elimelech powinien szczerze się zapytać, czego Bóg oczekuje ode mnie. Aber stattdessen trifft er eine eigene Entscheidung. Ale zamiast tego podjął własną decyzję. Was lernen wir von dieser Entscheidung Elimelechs? Czego możemy się nauczyć z tej decyzji Elimelecha? Wir lernen, weglaufen löst fast nie ein Problem. Możemy się nauczyć tego, że ucieczka czy odejście nigdy nie rozwiązuje problemu. Die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit den Geschwistern zu verlassen, ist immer gefährlich. Opuszczanie społeczności z Bogiem czy też z innymi wierzącymi jest zawsze niebezpieczne. Ein Weg, der uns wegführt vom Herrn, ist immer falsch. Droga, która odprowadza nas od Pana, jest zawsze zła i błędna. Ein Weg, der uns wegführt von Geschwistern, die mit dem Herrn leben, ist immer falsch. Droga, która odciąga nas od wierzących, którzy żyją z Panem, jest zawsze zła. Und das Beispiel Elimelechs gibt uns eine sehr ernste Warnung. I przykład Elimelecha daje nam poważne ostrzeżenie. Und ich wiederhole noch einmal, vielleicht gehen wir nicht mit den Füßen weg, aber doch im Herzen. Jeszcze raz to powtórzę, może naszymi nogami nie odchodzimy, ale naszego serca już tu nie ma. Und dann gibt es etwas, was diese Entscheidung von Elimelech noch gravierender macht. I jest jeszcze coś, co jeszcze bardziej uwidacznia tą decyzję Elimelecha. Er entscheidet nicht nur für sich allein, sondern er nimmt seine Frau und seine beiden Kinder mit. Decyduje nie tylko za siebie, ale również za swoją żonę i dzieci. Auch das hat eine Ansprache an uns. Również to przemawia do nas. Wir entscheiden selten für uns alleine, sondern wir nehmen oft andere mit in unseren Entscheidungen. Rzadko kiedy decydujemy za siebie samych, bardzo często nasze decyzje wpływają też na innych. Das gilt ganz besonders für uns Väter und Großväter. To szczególnie jest ostrzeżenie dla nas ojców i dziadków. Aber es gilt auch für die Mütter und Großmütter. Ale również dla mam i babci. Unser Verhalten, unsere Entscheidungen haben Einfluss auf andere. Nasze zachowanie, nasze decyzje mają wpływ na innych. Unsere Kinder laufen mit, sie können gar nicht anders. Nasze dzieci idą za nami, bo przecież inaczej nie potrafią. Aber andere gehen vielleicht auch mit. Ale może się zdarzyć, że i inni pójdą za nami. Noch einmal, unsere Entscheidungen treffen wir in der Regel nicht nur für uns selbst. Jeszcze raz chciałbym to podkreślić. Decyzje, które podejmujemy, bardzo często nie dotyczą tylko nas samych. Lasst uns nicht vergessen, dass sie auch einen Einfluss auf andere haben. Nie zapominajmy o tym, że mają one wpływ na innych. Dann lesen wir als nächstes bitte die Verse 3 und 4 von Entschuldigung 3 bis 5 von Kapitel 1. I przeczytamy dalej, wiersze 3 do 5. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki, jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut i mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Hier wird eine zweite Entscheidung getroffen. Tutaj jest druga decyzja. Die beiden Söhne von Elimelech heiraten Frauen in Moab. Dwóch synów Elimelecha bierze sobie za żony kobiety z ludu moabskiego. Und wir kommen jetzt hier an die Frage, an die sehr wichtige Frage der Partnerwahl. I tutaj mamy bardzo ważne pytanie wyboru partnera. Es ist normal, dass junge Menschen heiraten möchten. To jest zupełnie naturalne i normalne, że młodzi ludzie chcą wychodzić za mąż albo brać sobie żony, żenić się. Wobei man nicht unbedingt heiraten muss. Ale niekoniecznie trzeba się żenić. Die Bibel hat auch eine Menge über Singles zu sagen. Biblia też mówi na wielu miejscach o singlach. Auch als Single kann man ein erfülltes Leben führen. Również i jako singiel można prowadzić, można być mocne, nie, wy, po, tak? Owocne życie albo takie życie spełnione.
Und trotzdem ist der Wunsch junger Leute verständlich und richtig, heiraten zu wollen. A jednak jest to normalnym życzeniem, że młodzi ludzie chcą świadomie się żenić. Aber die erste Frage stellt sich, wen heiraten wir? Pierwsze pytanie brzmi, kogo, z kim się żenimy albo za kogo wychodzimy? Und die zweite Frage ist hier, welchen Einfluss haben die Eltern auf die Partnerwahl? Drugie pytanie, jaki wpływ mają rodzice na wybór partnera czy współmałżonka? Ich fange mal mit der Verantwortung der Eltern an. Zacznę od odpowiedzialności rodziców. Elimelech war mit seinen Kindern nach Moab gegangen. Elimelech wyszedł ze swoimi dziećmi do Moabu. Was hat er wohl gedacht, welche Frauen seine Söhne einmal heiraten würden? Jakie miał myśli, że kogo sobie jego synowie wezmą za żony? Es war wohl naheliegend, dass sie Frauen in Moab heiraten würden. To było, można powiedzieć, stuprocentowo pewne, że wezmą sobie kobiety z ludu moabskiego. Elimelech hat seine Söhne falsch beeinflusst. On miał zły wpływ na swoich synów. Ich spreche jetzt zu den Eltern, die erwachsene Kinder haben. I teraz chciałbym słowo do rodziców, którzy mają dorosłe dzieci. Wisst ihr, wir entscheiden nicht, welchen Partner unsere Kinder heiraten. Wiecie, my nie decydujemy o tym, jakiego małżonka sobie nasze dzieci wybiorą. Aber wir haben doch einen Einfluss auf diese Entscheidung. Ale mamy wpływ na tą decyzję. Elimelech hat diese Entscheidung schlecht beeinflusst. Elimelech miał zły wpływ na tą decyzję. Ich denke an ein positives Beispiel. A chciałbym teraz przytoczyć pozytywny przykład. Das ist Abraham. To jest Abraham. Er hat die Partnerwahl seines Sohnes Isaak positiv beeinflusst. On miał pozytywny wpływ na ten wybór. Welchen Einfluss haben wir Eltern und vielleicht in einem gewissen Sinne auch Großeltern auf die Partnerwahl unserer Kinder? Jaki wpływ mamy rodzice, my jako rodzice, a może i częściowo też jako dziadkowie, na wybór naszych dzieci? Die zweite Frage betrifft die beiden jungen Leute selbst. Drugie pytanie dotyczy tych dwóch młodych ludzi. Sie taten hier etwas, was die Bibel, das Alte Testament, ausdrücklich verboten hatte. Oni uczynili coś, co Biblia, Stary Testament, dobitnie tego zabraniał. Gott hatte klar gesagt, keinen Ehepartner aus den umliegenden Nationen. Bóg jasno i dobitnie powiedział, żadnych małżeństw z okolicznymi narodami. Ein Israelit heiratet nur einen Israelit. Izraelita miał sobie wziąć za małżonka czy małżonkę tylko Izraelitę albo Izraelitkę. Und für uns ist die Belehrung genauso klar und eindeutig. I dla nas to pouczenie jest tak samo jasne i dobitne. Ein Gläubiger heiratet nur einen Gläubigen. Wierzący żeni się czy wychodzi za mąż tylko z wierzącym. Es ist niemals nach den Gedanken Gottes, wenn ein Gläubiger sich in der Ehe mit einem Ungläubigen verbindet. Nigdy to nie jest według myśli Bożych, gdy wierzący łączy się z niewierzącym. Ich wiederhole, es ist immer falsch, wenn ein Gläubiger einen Ungläubigen heiratet. Jeszcze raz to chciałbym powtórzyć i podkreślić, to jest zawsze złe, jeśli wierzący bierze sobie za żonę albo za męża niewierzącego. Das Neue Testament sagt uns klipp und klar, dass es keine Gemeinschaft gibt zwischen Licht und Finsternis. Nowy Testament jasno i bardzo wyraźnie nam mówi, że nie ma społeczności między ciemnością a światłością. Ich möchte das den jungen Leuten sagen, die noch vor der Ehe stehen. I chciałbym to skierować do młodych ludzi, którzy jeszcze stoją przed tym wyborem. Aber ich möchte das auch noch einmal mit Nachdruck den Eltern sagen, die ihre Kinder beeinflussen. Ale i również chciałbym to też skierować do rodziców, którzy mają wpływ na dzieci. Für mich persönlich war immer klar, dass die Heirat mit einer ungläubigen Frau niemals gehen würde. Dla mnie w przeszłości było to zawsze jasne, że nie mogę, czy nie powinienem się ożenić z niewierzącą. Mein Vater hat mir das von frühester Jugend an eingeimpft. Mój ojciec od najmłodszych moich lat jakby wszczepił to we mnie. Und es ist gut, wenn wir unseren Kindern das früh erklären. I jest to dobrze, jeśli naszym dzieciom będziemy to od młodych lat wyjaśniać im to. Die Folge hier war, dass die beiden Männer starben. Następstwem tego było to, że obaj ci, że oni obaj zmarli. Die Folge war, dass die beiden Frauen als Witwen zurückblieben. Następstwem było to, że te dwie kobiety pozostały jako wdowy.
Und doch sehen wir dann am Beispiel von Ruth, wie die Gnade Gottes groß wird. A jednak na przykładzie Ruth widzimy, jak wielka jest łaska Boża. Wenn es ein Denkmal von Gnade im Alten Testament gibt, dann ist das Ruth. Jeśli miałby być tylko jeden pomnik, czy jeden pomnik łaski w Starym Testamencie, to bez wątpienia mogłaby nim być Ruth. Das macht die Entscheidung des Sohnes Elimelechs, Ruth zu heiraten, nicht besser. To nie oznacza wcale, że ta decyzja tego syna Elimelecha, by pojąć za żonę Ruth, że ta decyzja była lepsza albo jakoś ją usprawiedliwia. Die Entscheidung bleibt falsch. Jego decyzja była zła i błędna. Aber doch lässt Gott etwas sehr Gutes daraus hervorkommen. Ale Bóg pozwolił, że coś dobrego z tego, bardzo dobrego z tego wyszło. Wisst ihr, diese beiden Dinge muss man auseinanderhalten. Te dwie rzeczy musimy umieć rozdzielić. Ich kann nicht etwas Böses tun und sagen, Gott wird daraus schon etwas Gutes hervorkommen lassen. Nie mogę zrobić czegoś źle i powiedzieć, a Bóg na pewno będzie mógł to wyprowadzić ku dobremu. Das ist so ungefähr das, was Paulus im Römerbrief schreibt. To jest mniej więcej to, co Paweł pisze do Rzymian. Sollen wir sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Czy mamy grzeszyć, aby łaska jeszcze bardziej obfitowała? Das dürfen wir nicht tun. Nie, tak nie wolno nam czynić. Aber wir sehen doch, dass Gott souverän ist. Ale widzimy tutaj, że Bóg jest suwerenny. Und dass jetzt aus der falschen Entscheidung etwas sehr Gutes hervorkommen lässt. I widzimy, że z tej złej decyzji Bóg pozwolił, aby coś dobrego się wywiodło. Das ist Gottes Handeln in Gnade und dafür sind wir dankbar. To jest Boże działanie w łasce i za to jesteśmy wdzięczni. Jetzt haben wir uns mit zwei schlechten Entscheidungen beschäftigt. Mówiliśmy teraz o dwóch złych decyzjach. Jetzt kommt eine gute Entscheidung. A teraz przeczytamy dobrą decyzję. Wir lesen Vers 6. Szósty wiersz. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Auch Vers 7. Siódmy. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Und noch Vers 19. I jeszcze 19 wiersz. I szły obie, aż doszły do Betlejemu, a gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to jest Noemi? Naomi trifft eine gute Entscheidung. Noemi podejmuje dobrą decyzję. Sie kehrt um. Wraca. Das heißt, sie nimmt sich vor, umzukehren. To znaczy, że miała takie myśli. Und sie tut es auch. I je wypełniła. Sie fasst nicht nur einen Entschluss, sondern sie setzt ihn um. Nie tylko powzięła to postanowienie, ale i obróciła go w czyn. Es war die beste Entscheidung, die sie treffen konnte. To była najlepsza decyzja, jaką mogła podjąć. Sie kehrt zurück. Wróciła. Warum kehrt sie eigentlich zurück? Dlaczego? Hat sie eingesehen, dass sie etwas falsch gemacht hat? Czy ona zauważyła, że coś było złego? Am Anfang noch nicht. Na początku jeszcze nie. Die Bibel sagt uns, sie kehrt um, weil sie hörte, dass Gott seinem Volk wieder Brot gegeben hatte. Czytaliśmy, usłyszała i zawróciła, wróciła dlatego, że usłyszała, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Am Ende von Kapitel 1 sehen wir dann, dass sie auch eingesehen hat, dass sie falsch gehandelt hat. Ale pod koniec pierwszego rozdziału widzimy, że ona też zauważyła to, że ta jej decyzja czy ich decyzja była zła. Aber am Anfang sieht sie nur, Gott hat Brot gegeben in Bethlehem, deshalb kann ich jetzt zurückgehen. Ale na początku widziała tylko to, że Bóg dał chleb w Betlejemie, w związku z tym mogę wrócić. Wisst ihr, wir haben einen gnädigen Gott. Wiecie, mamy łaskawego Boga. Er führt die Umstände oft so, dass wir von einem bösen Weg umkehren. On tak często kieruje okolicznościami, że zawracamy z błędnej drogi. Und das ohne, dass wir vielleicht vollumfänglich erkannt haben, was wir falsch gemacht haben. I bywa też tak, że nawet nie zauważamy do końca tych naszych złych, albo nie jesteśmy w stanie stwierdzić wszystkich naszych złych decyzji. Wisst ihr, eine falsche Entscheidung treffen und weglaufen, das ist eine Sache. Wiecie, podjąć złą decyzję i odejść, to jest jedna rzecz. Umzukehren ist eine andere Sache. Ale wrócić, zawrócić, to jest inna rzecz. Und das ist nicht immer einfach. A to nie jest zawsze łatwe. Wenn ich mir eingestehen muss, etwas falsch gemacht zu haben und es zu korrigieren, das fällt uns nicht leicht. Gdy uświadamiam sobie i muszę
zawrócić z błędnej decyzji i coś skorygować, to nie jest nam to, bardzo często nie jest nam to łatwo zrobić. Und doch ist es unbedingt nötig. A jednak taka decyzja jest konieczna. Denk mal an Abraham. Pomyślcie o Abrahamie. Er war nach Ägypten gegangen. Poszedł do Egiptu. Und er musste zurück. I musiał wrócić. Er musste dahin zurück, wo er weggelaufen war. Musiał wrócić do tego punktu, z którego wystartował. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Historia marnotrawnego syna. Er war auch weggelaufen. Też odszedł. Und dann musste er zurück. I musiał wrócić. Er musste zurück bis zu seinem Vater. Musiał wrócić do ojca, od którego odszedł. Und er musste sich eingestehen und seinem Vater sagen, ich habe gesündigt. I musiał przyznać i wyznać swojemu ojcu, zgrzeszyłem. Und doch ist das ein glücklicher Weg. A jednak jest to szczęśliwa droga. Und die gute Nachricht ist, dass es für uns Gläubige immer einen Weg zurück gibt. I dobrą wiadomością jest to, że dla nas wierzących zawsze jest ta droga powrotna. Ja, wir treffen manche falsche Entscheidung. Tak, zdarza się, że podejmujemy złe decyzje. Wir laufen weg von Gott. Odchodzimy od Boga. Wir verlassen die Gemeinschaft mit Gott. Opuszczamy społeczność z Bogiem. Wir gehen vielleicht böse Wege wie der verlorene Sohn. Idziemy złymi drogami, tak jak ten syn marnotrawny. Aber Gott sagt nie, jetzt ist Feierabend. Ale Bóg nigdy nie powie, no teraz to koniec. Solange wir auf dieser Erde sind, können wir umkehren. Jak długo jesteśmy na tej ziemi, tak długo możemy zawrócić. Wie oft fordert Gott sein irdisches Volk auf, kehrt um zu mir. Jakże często Bóg powtarzał swojemu ziemskiemu ludowi, mówiąc, zawróćcie do mnie. Ich kenne euch relativ wenig. Znam was osobiście mało czy krótko. Vielleicht ist hier jemand, der auf einem falschen Weg ist, weg von Gott. Może jest wśród nas ktoś, kto jest na złej drodze, kto odchodzi od Boga. Vielleicht innerlich. Może wewnętrznie. Dann möchte ich dir heute sagen, tu das, was Naomi tut. To chciałbym ci dzisiaj powiedzieć, zrób to, co zrobiła Noemi. Kehr um. Zawróć. Es ist übrigens nie zu früh umzukehren. A tak poza tym nigdy nie jest za wcześnie, by zawrócić. Aber solange wir leben, ist es auch nicht zu spät umzukehren. Ale tak długo, jak długo żyjemy, nigdy nie jest za późno, by zawrócić. Seht, bei Naomi hat das über 10 Jahre gedauert. U Noemi trwało to ponad 10 lat. Aber dann kommt sie zurück. Ale w końcu zawróciła. Eine dritte, eine gute Entscheidung. Trzecia dobra decyzja. Jetzt möchte ich eine vierte Entscheidung vorstellen. To była trzecia decyzja, która była dobra, i teraz czwartą decyzję chciałbym pokazać. Und die vierte Entscheidung ist eigentlich eine Doppelentscheidung. I ta czwarta jest, można powiedzieć, taką podwójną decyzją. Es ist die Entscheidung von Orpa und Ruth. To jest decyzja Orpy i Ruth. Beide in der gleichen Ausgangssituation und beide entscheiden sehr verschieden. Obie są w tej samej sytuacji wyjściowej i każda z nich decyduje całkowicie różnie. Wir lesen aus Kapitel 1, Vers 14 bis 17. 14 do 17 wiersza. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi, oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty za swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Wir sehen hier zwei Menschen in einer sehr ähnlichen Situation. Widzimy tutaj dwóch ludzi, którzy są w bardzo podobnej sytuacji. Beide Frauen aus Moab. Obie kobiety z Moabu. Beide Frauen hatten einen Mann aus Israel geheiratet. Obie wyszły za mąż za Izraelitów. Beide Frauen waren Witwen. Obie wdowy. Beide Frauen hatten die gleiche Schwiegermutter. Miały tą samą teściową. Beide Frauen entscheiden, mit zurückzugehen. Obie na początku zdecydowały, że idą z nią. Beide Frauen weinen. Obie płaczą. Beide Frauen hören die gleichen Worte aus Naomis Mund, geht zurück. Obie słyszą te same słowa z ust Noemi, wróćcie do swojego ludu. Und dann treffen die beiden eine völlig unterschiedliche Entscheidung. I obie podejmują całkowicie różne decyzje. Am Ende geht die eine mit nach Bethlehem. Jedna z nich
idzie do Betlejemu, und die andere geht zurück nach Moab. A druga wraca do Moabu. Es ist eine der lebenswichtigsten Entscheidungen, die hier vor uns kommt. To jest jedna z najważniejszych decyzji życiowych, którą mamy przed sobą. Die Entscheidung, Teil des Volkes Gottes zu werden oder ein Feind Gottes zu bleiben. Być częścią ludu Bożego, czy pozostać nieprzyjacielem Bożym. Moab war einer der Feinde Gottes. Moab był jednym z nieprzyjaciół Bożych. Und von Geburt waren die beiden Moabiterinnen. I obie ze swojego pochodzenia czy urodzenia były Moabitkami. Von Natur ist jeder Mensch ein Feind Gottes. Z natury każdy człowiek jest nieprzyjacielem Bożym. Da gibt es keinen Unterschied. Nie ma różnicy. Und trotzdem gibt es in der Ewigkeit Menschen, die im ewigen Glück sind und solche, die in der ewigen Verdammnis sind. A jednak w wieczności będą ludzie, którzy będą w tej wiecznej szczęśliwości i również będą tacy, którzy będą w tym wiecznym potępieniu. Und das Ganze hängt an einer einzigen Entscheidung. I to wszystko zależy od jednej, jedynej decyzji. Wir wissen das alle, die Bekehrung ist die Entscheidung der Entscheidungen. Wiemy, że nawrócenie to jest ta, można powiedzieć, decyzja nad wszelkimi decyzjami. Und diese Entscheidung teilt die Menschen in zwei große Gruppen. I ta decyzja dzieli ludzi na dwie wielkie grupy. Denk mal an Abel und Kain, das erste Brüderpaar in der Bibel. Przypomnijcie sobie Kaina i Abla, pierwszych braci w Biblii. Auch ähnliche Voraussetzungen. Również podobne predyspozycje. Der eine ewig gerettet, der andere ewig verloren. Jeden z nich na wiecznie zbawiony, drugi na wiecznie potępiony. Wir haben gestern Abend die beiden Räuber am Kreuz etwas gesehen. Wczoraj mogliśmy się zajmować tymi dwoma złoczyńcami na krzyżu. Das gleiche Prinzip. Dokładnie ta sama zasada. Die einen gerettet, die anderen verloren. Jeden z nich zbawiony, drugi zgubiony. Die richtige Entscheidung. Właściwa decyzja. Orpa, könnte man sagen, war halb bekehrt. Jeśli chodzi o Orpę, to można by powiedzieć, że była w połowie nawrócona. Aber sie war ganz verloren. Ale była całkowicie zgubiona. Halb bekehrt bedeutet ganz verloren. Bo to takie w połowie nawrócenie, połowiczne nawrócenie oznacza, że jesteś wiecznie zgubiony. Man kann Tränen weinen. Można płakać. Man kann sagen, ich will mich bekehren. Można mówić, chcę się nawrócić. Ich will zu Gott gehen. Chcę iść do Boga. Aber wenn man am Ende zurückgeht und nicht bekehrt ist, ist man verloren. Ale jeśli na koniec nie pójdziemy do Boga, nie nawrócimy się, to jesteśmy zgubieni. Von Orpa lesen wir nichts mehr. O Orpie już nic więcej nie czytamy. Aber die Geschichte Ruths geht weiter. Ale historia Rut jest kontynuowana. Eine Geschichte der wunderbaren Gnade. Historia cudownej łaski. Und schauen wir mal ganz kurz dieses wunderbare Glaubensbekenntnis an, das Ruth ablegt in Vers 16. I spójrzmy na to wyznanie wiary, które Ruth składa w 16. wierszu. Sie sagt zuerst, wohin du gehst, will ich gehen, wo du weilst, will ich weilen. Ona mówi, dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Sie entscheidet sich etwas zu tun, zu gehen und zu bleiben. Ona decyduje, gdzieś pójść i gdzieś zamieszkać czy pozostać. Dann sagt sie, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Twój lud, mój lud. Bóg twój, mój Bóg. Sie wollte etwas für sich haben. Chciała coś mieć dla siebie. Und dann sagt sie, wo du stirbst, will ich sterben. Und dort will ich begraben werden. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Sie war bereit, etwas zu akzeptieren. Była gotowa coś zaakceptować. Nämlich den Tod und das Begräbnis. Mianowicie śmierć i pochówek. Es würde sich lohnen, dieses Glaubensbekenntnis näher anzuschauen. To jest warte, by się temu wyznaniu bliżej przyjrzeć. Dazu fehlt die Zeit, das ist auch nicht unser Thema heute Morgen. To też nie jest dzisiaj tematem naszym. Aber ich möchte das doch ganz kurz auf uns anwenden. Ale chciałbym to zastosować do nas. Sind wir bereit, das zu tun, was Ruth tun wollte? Czy jesteśmy gotowi uczynić to, co uczyniła Ruth? Zu gehen und zu weilen, zu bleiben? Pójść i zamieszkać? Jetzt im neutestamentlichen Sinn ausgedrückt, mit unserem Herrn zu gehen und bei ihm zu sein? Wyrażając to nowotestamentowo, być z naszym Panem, pójść do naszego Pana i z nim być? Wollen wir gerne das haben, was Ruth haben wollte? Czy chcemy mieć to, co chciała mieć Ruth? Ein Volk und einen Gott? Lud i Boga?
Oder ich müsste die Reihenfolge für uns umdrehen, einen Gott und ein Volk. Ale dla nas musiałbym zmienić kolejność, mieć Boga i lud. Es ist doch ein großes Glück, eine Beziehung zu dem großen Gott zu haben. Bo to jest wielkie szczęście mieć społeczność, mieć relację z tym wielkim Bogiem. Aber es ist auch ein großes Glück, Teil dieses Volkes Gottes zu sein. Ale i również jest wielkim szczęściem być częścią tego ludu Bożego. Ja, und dann geistlicherweise sind wir auch bereit zu sterben und mit unserem Herrn begraben zu sein. I w ten duchowy sposób jesteśmy wtedy gotowi też umrzeć z naszym Panem i być pochowani. Möchte das geistlich anwenden? Duchowo przekładając, dass wir dieser Welt gestorben und begraben sind. Że umarliśmy i jesteśmy pochowani dla tego świata. Ruth hatte mit Moab abgeschlossen. Ruth zakończyła swoją relację z Moabem. Für sie hatte ein neues Leben in Israel begonnen. Dla niej rozpoczęło się nowe życie w Izraelu. Und davon wollen wir auch etwas lernen. I od, z tego też nauczmy się. Dann lesen wir bitte aus Kapitel 2. Przeczytajmy jeszcze z drugiego rozdziału. Vers 1 bis 3. 1 do 3. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Rzekła tedy Rut Moabitka do Noemi, pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona jej odpowiedziała, idź córko moja, i poszła, a przyszedłszy na pole zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Hier haben wir eine nächste Entscheidung im Buch Rut. Tu mamy kolejną decyzję w księdze Rut. Und es ist wieder eine gute Entscheidung. I znowu jest to dobra decyzja. Rut trifft die Entscheidung, auf ein Feld zu gehen und dort Ähren aufzulesen. Rut podejmuje decyzję, by wyjść na pole i zbierać kłosy. Und wieder trifft Rut nicht nur eine Entscheidung, sondern sie setzt sie auch um. I znowu, nie tylko tyle, że ona podejmuje decyzję, ale wprowadza ją w czyn. In Vers 2 heißt es, lass mich doch aufs Feld gehen. W drugim wierszu czytaliśmy, pozwól mi pójść na pole. Aber in Vers 3 heißt es, sie ging hin auf das Feld. A w trzecim wierszu, i poszła. Es ist so eine Sache mit unseren Entscheidungen, die wir treffen. Wiecie, to jest właśnie taka sprawa z naszymi decyzjami. Wir setzen sie leider nicht immer um. My często je podejmujemy, a czasem albo często nie wprowadzamy ich w czyn. Wir haben manchmal gute Vorsätze. Mamy czasem bardzo dobre założenia. Wir wollen etwas tun, chcemy coś zrobić, aber wir tun es nicht. Ale nie robimy tego. Entscheidend ist, dass wir unsere guten Vorsätze auch umsetzen in Taten. Decydującym jest, abyśmy nasze dobre postanowienia wprowadzali w czyn. Nun, Ruth geht hier auf das Feld des Boas. Ruth poszła na pole Boaza. Und das ganze Kapitel 2 zeigt uns Ruth auf dem Feld des Boas. I ten cały drugi rozdział pokazuje nam ją na tym polu. Sie kannte Boas noch nicht. Nie znała go. Aber sie lernt ihn kennen. Ale poznała go. Hier sagt sie nur, ich möchte hingehen auf das Feld dessen, in dessen Augen ich Gnade finde. Tutaj mówi tylko, chcę iść na pole tego, w którego oczach znajdę łaskę. Und das war Boaz. I tym kimś był Boaz właśnie. Was bedeutet das jetzt für uns, zu entscheiden, auf das Feld des Boaz zu gehen? Co to oznacza dla nas iść na pole Boaza? Boaz ist ein Bild vom Herrn Jesus. Boaz jest obrazem Pana Jezusa. Er wird uns hier in Vers 1 vorgestellt. Jest nam tutaj przedstawiony w pierwszym wierszu. Ein vermögender Mann. Zamożny człowiek. Unser Herr ist reich. Nasz Pan jest bogaty. Und sein Name bedeutet, der Herr ist Stärke. Boaz, to imię oznacza Pan jest siłą. Das ist unser Herr Jesus. To jest też nasz Pan Jezus. Und es heißt noch, dass er ein Verwandter von Naomi oder von Elimelech war. I też czytamy, że był krewnym Noemi czy też Elimelecha. Das zeigt uns, dass der Herr Jesus Mensch geworden ist. To nam pokazuje, że Pan Jezus stał się człowiekiem. Er ist sozusagen ein Teil der menschlichen Familie geworden, indem er selbst Mensch wurde. On stał się częścią ludzkości, ludzkiej rodziny przez to, że sam został człowiekiem. Aber zurück zu der Frage, was bedeutet es für uns, auf das Feld des Boas zu gehen? Ale jeszcze wracając do pytania, co oznacza dla nas to, że idziemy na pole Boaza? Wir können das in zweierlei Hinsicht anwenden. W dwojaki sposób możemy to rozpatrzyć? Das Feld des Boas ist der Ort, wo wir geistliche Nahrung bekommen.
Pole Boaza to jest to, gdzie mamy ten duchowy pokarm. Das war der eigentliche Grund, warum Ruth auf das Feld ging. To był ten powód, dla którego Ruth udała się na pole. Sie brauchte etwas zu essen. Potrzebowała coś jeść. Wir brauchen geistlich auch unsere Nahrung. My też potrzebujemy duchowego pokarmu. Wo kriegen wir unsere geistliche Nahrung her? Gdzie ten pokarm zdobywamy? Vom Feld des Boas. Z pól Boaza. Was ist das Feld des Boas denn? A co jest polem Boaza? Es ist unsere Bibel. Jest nim nasza Biblia. Das Wort Gottes. Słowo Boże. Das ist unsere Nahrung. To jest nasz pokarm. So wie Jeremia sagt, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Tak jak Jeremiasz mówi, twoje słowa były dostępne i ja je zjadałem. Wir gehen also auf das Feld des Boas. Wir schlagen die Bibel auf und lesen sie, um geistlich Nahrung zu bekommen. Więc idziemy na pole Boaza, to znaczy otwieramy Biblię i karmimy się z niej. Darf ich euch mal was fragen? Czy mogę zadać wam pytanie? Wer hat heute Morgen nicht gefrühstückt? Kto dzisiaj z was rano nie jadł śniadania? Und wer wird heute Mittag und heute Abend nichts essen wollen? I kto z was dzisiaj nie będzie chciał jeść obiadu ani kolacji? Wahrscheinlich niemand. Przypuszczam, że nikt z was. Wir sorgen dafür, dass unser Körper die nötige Nahrung bekommt. Dbamy bardzo o to, aby nasze ciało miało właściwy pokarm. Und ich habe ja gelernt, dass man hier in Polen gut essen kann. I ja się też, ja już tego doświadczyłem i się nauczyłem, że tu u was w Polsce bardzo dobrze się je. Ein Grund, warum ich gerne hier hinkomme. To jest też jeden z tych małych powodów, dla których tu chętnie przyjeżdżam. Aber nicht der Hauptgrund, keine Sorge. Ale nie, to nie jest główny powód. Also, wir kümmern uns um unseren Körper, nicht wahr? Więc dbamy o swoje ciało, prawda? Also die meisten Menschen essen dreimal am Tag. I można by tak powiedzieć statystycznie, że większość ludzi je trzy razy dziennie. Aber geistlich, wie ist das denn? A jak wygląda to duchowo? Ich könnte ja jetzt die Frage stellen, wer hat denn heute Morgen geistlich gefrühstückt? I mógłbym to pytanie przerobić i zapytać, kto duchowo dzisiaj jadł śniadanie? Keine Sorge, ihr müsst keine Antwort geben. Oczywiście nie oczekuję odpowiedzi. Aber gebt euch selbst die Antwort. Ale każdy niech odpowie sobie sam. Wie viel Zeit verwenden wir für das normale, für die normale Nahrungsaufnahme am Tag? Ile czasu poświęcamy na nasze naturalne posiłki? Und wie viel Zeit verwenden wir dazu, auf das Feld des Boas zu gehen? A ile czasu poświęcamy, by iść na to pole Boaza. Wir brauchen diese tägliche persönliche stille Zeit Andacht. My potrzebujemy tego osobistego czasu spokojnego. Und das Beispiel von Ruth zeigt uns, nein, das Beispiel von Ruth motiviert uns das zu tun. I ten przykład Ruth motywuje nas do tego. Auch ihr Kinder und ihr jungen Leute lest die Bibel. Również i wy, dzieci i młodzieńcy, czytajcie Biblię. Und dann sehen wir, dass Ruth mit anderen zusammen aufliest und arbeitet auf dem Feld des Boas. I widzimy, że Ruth razem z innymi zbiera te kłosy na tym polu. Es ist auch schön, wenn wir gemeinsam das Wort Gottes lesen. To jest też piękne, jeśli my wspólnie razem czytamy Słowo Boże. Wenn wir die Zusammenkünfte nutzen, wo der Herr uns sein Wort gibt. Gdzie wykorzystujemy zgromadzenia, na których Pan daje nam swoje Słowo. Wenn wir besondere Gelegenheiten nutzen, die Gott uns gibt, wie Konferenzen oder Vorträge, um etwas aus Gottes Wort gemeinsam zu hören. Gdy spotykamy się na jakichś konferencjach czy też wykładach, gdzie mamy możliwość dzielić się Słowem Bożym. Und Ruth ist hier fleißig auf dem Feld des Boas. I Ruth jest tutaj pilna na tym polu Boaza. Und sie nimmt reichlich mit nach Hause. I można powiedzieć, że to, co zebrała, było obfite. Es gibt noch eine zweite Antwort auf die Frage, was bedeutet es, auf das Feld des Boas zu gehen. Jest jeszcze druga odpowiedź na to pytanie, co to oznacza iść na pole Boaza. Das spricht auch für die Arbeit, die wir für unseren Herrn tun können. To też mówi o pracy, którą możemy wykonać dla naszego Pana. Es gibt auch heute noch eine Feldarbeit für unseren Herrn. Również i dzisiaj jest to pole, na której możemy pracować, na którym możemy pracować dla Pana. Das Neue Testament nennt das das Werk des Herrn. Nowy Testament nazywa to dziełem Pańskim. Und wir wollen einen Vers lesen aus 1. Korinther 15. Jeden wiersz z 1. Korinthian 15. Den letzten Vers, Vers 58. Ostatni wiersz 58. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
Wem sagt Paulus das? Do kogo to mówi Paweł? Allen Korinthern. Wszystkim Koryntianom. Brüdern und Schwestern. Braciom i siostrom. Älteren und Jüngeren. Młodszym i starszym. Das Feld des Boas, das Werk des Herrn ist etwas, wo wir uns alle einbringen sollen. To pole Boaza to jest pole, na którym wszyscy możemy pracować. Und auch da können wir von Ruth lernen, fleißig zu arbeiten. I tutaj też możemy się od Ruth nauczyć tej pilności. Möchte noch eine weitere Entscheidung zeigen, Kapitel 3, Vers 1. Jeszcze jedną decyzję chciałbym pokazać. Trzeci rozdział, pierwszy wiersz. Potem rzekła do niej Noemi i jej teściowa: córko moja, czy nie powinnabym poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? Hier trifft Naomi eine Entscheidung. Tutaj Noemi podejmuje decyzję. Sie trägt Sorge dafür, dass es Ruth gut geht. I ona ma troskę o to, by Ruth się dobrze powodziło. Sie sagt hier, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen? Córko moja, czy nie powinnam poszukać dla ciebie spokoju czy ogniska? Das ist eine etwas verschlüsselte Sprache. To jest taka, można by powiedzieć, zaowalowana mowa. Gemeint ist, ich möchte dir helfen, dass du Boas heiratest. A ma na myśli, chciałabym ci pomóc, abyś poślubiła Boaza. Und dann sagt sie, damit es dir wohl geht. I mówi to, abyś dobrze się miała. Was bedeutet das für uns? Co to dla nas oznacza? Das spricht nochmal wieder uns Eltern und uns Ältere an. To tu jest mowa skierowana do nas rodziców i do nas starszych. Ist es unser Wunsch, dass es unseren Kindern, unseren jungen Leuten in den Versammlungen gut geht? Czy jest to naszym życzeniem, aby naszym dzieciom i naszym młodym ludziom w zgromadzeniu dobrze się wiodło? Man hört manchmal, dass Eltern sagen, ich möchte, dass es meinem Kind besser geht als mir. Czasami słyszy się, jak rodzice mówią, chciałbym albo chciałabym, aby mojemu dziecku lepiej się wiodło niż mnie. Und dagegen ist auch grundsätzlich nichts einzuwenden. I tak, co do zasady, to nie można temu powiedzeniu nic zarzucić. Aber wann geht's denn unseren Kindern und unseren jungen Leuten wirklich gut? Ale kiedy naszym dzieciom czy naszym młodzieńcom się dobrze wiedzie? Wenn sie eine erfolgreiche Karriere machen in dieser Welt? Jeśli będą pieły się po szczeblach kariery w tym świecie? Wenn sie viel Geld verdienen? Jeśli będą wiele pieniędzy zarabiać? Wenn sie Einfluss haben in dieser Gesellschaft? Jeśli będą miały wielki wpływ na to społeczeństwo? Wirklich gut geht es unseren Kindern und jungen Leuten dann, wenn sie ein Leben mit dem Herrn Jesus leben. Naprawdę dobrze będzie się wiodło naszym dzieciom i młodzieńcom wtedy, gdy będą prowadziły życie z Panem. Und seht, das war der Wunsch von Naomi. I takie było właśnie życzenie Noemi. Sie wollte Ruth mit Boas verbinden. Ona chciała połączyć Ruth z Boazem. Und ihr ganzes Bestreben hier in Kapitel 3 geht dahin, Ruth und Boas, Boas und Ruth miteinander zu verbinden. I jej całe dążenie tutaj w tym trzecim rozdziale zmierza do tego, aby ich połączyć. Und das sollte etwas sein, was auch unser Wunsch ist als Eltern und Ältere. To powinno być tym życzeniem dla nas, rodziców i dla nas starszych w zgromadzeniu. Unsere Kinder sollen es gut haben, indem sie mit dem Herrn Jesus leben. Naszym dzieciom ma się dobrze powodzić w tym, że będą żyły z Panem. Das bedeutet erstens, dass sie ihn als Heiland annehmen. Po pierwsze, aby go przyjęły jako swojego Zbawiciela. Und das bedeutet zweitens, dass sie auch als Herrn mit ihm in Gemeinschaft leben. A po drugie, aby z nim jako swoim Panem w społeczności żyły. Ich möchte zum Schluss noch an eine letzte Entscheidung in diesem Buch erinnern. I na koniec jeszcze chciałbym wspomnieć jedną decyzję w tej księdze. Und das ist vielleicht die schönste Entscheidung, die in diesem Buch fällt. I może to jest najpiękniejsza decyzja, która jest w tej księdze zapisana. Das ist die Entscheidung, die Boas trifft. To jest decyzja Boaza. Lies mal Kapitel 3, Vers 13. Trzeci rozdział, 13 wiersz. Pozostań tu przez noc, a rano, jeżeli on zechce cię wykupić, to dobrze, niech to uczyni. Lecz jeżeli nie zechce cię wykupić, to ja cię wykupię, jako żyje Pan. Śpij do rana. Boas trifft die Entscheidung, ich will Ruth erlösen. I Boas podejmuje tą decyzję, ja chcę wykupić Ruth. Und er hat es auch getan. I uczynił to. Er hat Ruth erlöst. On ją wykupił. Er hat den Preis bezahlt, der zu zahlen war. Zapłacił cenę, którą trzeba było zapłacić. Boas ist ein Bild des Herrn Jesus. Boas jest obrazem Pana Jezusa. Ruth ist ein Bild von uns, die wir Feinde Gottes waren. Ruth jest obrazem nas, którzy byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi.
Der Jesus hat uns erlöst. Pan Jezus nas wykupił. Und der Jesus ist unser Erlöser. I Pan Jezus jest naszym Zbawicielem czy Wykupicielem. Er hat die Entscheidung getroffen, uns zu erlösen. On podjął decyzję, aby nas wykupić. Er hat die Entscheidung getroffen, auf diese Erde zu kommen. On podjął decyzję, aby przyjść na tą ziemię. Er hat die Entscheidung getroffen, sein Leben zu geben. On podjął decyzję, aby na tej ziemi dać swoje życie. Er hat den Preis bezahlt, den wir nicht bezahlen konnten. On zapłacił tą cenę, której nie byliśmy w stanie zapłacić. Seht ihr, Boas musste Geld geben für Ruth. Boas musiał zapłacić za Ruth pieniędzmi. Gold und Silber hätte für unsere Erlösung nicht ausgereicht. Ale złota i srebra dla naszego zbawienia by nie wystarczyło. Der Jesus hat sein Leben gegeben. Pan Jezus dał swoje życie. Welche eine Entscheidung, die der Heiland getroffen hat. Jakaż decyzja, którą podjął nasz Zbawiciel. Er, ich sage das in aller Ehrfurcht, er musste das nicht tun. W wielkiej bojaźni, chciałbym to powiedzieć, nie musiał tego czynić. Gott hat in sich alles genug. Bo Bóg sam w sobie ma wszystkiego dość. Und doch hat er Jesus entschieden, ich komme, o Gott, um deinen Willen zu tun. A jednak Pan Jezus mówi, oto idę, Boże, aby czynić wolę Twoją. Ich komme, um das Lösegeld zu bezahlen, das zu bezahlen war. I przyjdę i zapłacę ten wykup, który trzeba było zapłacić. Welche eine Entscheidung, die unser Herr getroffen hat. Cóż za decyzja, jaką podjął nasz Pan. Das waren jetzt mal einige Entscheidungen in diesem Buch. To było kilka decyzji, które mamy w tej księdze. Es gibt noch mehr Entscheidungen. Jest ich więcej. Aber diese lagen mir jetzt am Herzen. Ale te miałem na sercu. Und ich glaube, dass diese sieben Entscheidungen, die wir jetzt miteinander betrachtet haben, eine sehr praktische Ansprache für uns haben. Ale te siedem decyzji, o których czytaliśmy, myślę, że mają taką praktyczny wpływ na nas. Dass dieses kleine Buch uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Aby ta mała czy krótka księga pomagała nam podejmować decyzje und falsche Entscheidungen zu vermeiden. I unikać złych.